Witam Państwa, ja nazywam się Marcin Bąk, a to jest program Wolne Głosy, w którym tradycyjnie gościmy przedstawicieli polskiego parlamentu. Prawo i Sprawiedliwość reprezentuje pani poseł Anna Kwiecień. Witam panią poseł. Dzień dobry panie redaktorze, witam pana posła, witam wszystkich telewidzów. A posłem Nowej Lewicy, który gości u nas nie po raz pierwszy zresztą, jest pan Zdzisław Wolski. Witam serdecznie. My się już witaliśmy, a teraz witam widzów wszystkich. Proszę Państwa, dyskutowany jest film, którego jeszcze większość naszych widzów, w ogóle naszych rodaków nie widziała. Widzieliśmy zapewne tylko spoty, trailery, ale dyskusja jest już dość potężna. Film pani Agnieszki Holland, Zielona Granica, nawiązujący do tych wydarzeń, które swój początek miały w roku 2021, ponieważ sprawa jest ważna, bo dotyczy naszego bezpieczeństwa państwowego, narodowego. No myślę, że warto się nad tą sprawą pochylić, a wprowadzi nas w tą rozmowę materiał, o który poproszę. Przedstawianie polskich żołnierzy i funkcjonariuszy jako bandytów znamy z propagandy hitlerowskich Niemiec i sowieckiej Rosji. Że coś tak obrzydliwego, kiedy się powtórzy, i to w wykonaniu stanowiącej polityczne zaplecze Tuska i Trzaskowskiego reżyser Agnieszki Holland. Popieram Platformę Obywatelską. Jeszcze niedawno nikt by w to nie uwierzył. Pani Holland krzywdzi i obraża młodych polskich żołnierzy i funkcjonariuszy Straży Granicznej, którzy ofiarnie bronią polskiej granicy przed hybrydowym atakiem Łukaszenki i Putina. Od Donalda Tuska Polacy oczekują potępienia filmowych kłamstw szargających polski mundur. Kiedy zaciera się granica między filmem fabularnym a dokumentalnym. Zielona Granica, premiera teraz. Wspierajmy Agnieszkę Holland. I jest przez pewne środowiska polityczne eksponowany, ale powstał w nieco ważniejszym, zdecydowanie ważniejszym kontekście, który przez autorów i komentujących ten film został całkowicie pominięty. W momencie trwającej wojny na Ukrainie, tej brutalnej rosyjskiej agresji, i pomija najważniejszy element, jakim była operacja hybrydowa prowadzona przeciw Polsce, która poprzedzała rosyjską agresję na Ukrainie. Ponieważ ten film zawiera tak wiele nieprawd, przeinaczeń, pokazuje fałszywy, nieprawdziwy, niesprawiedliwy obraz wszystkich wymienionych przeze mnie funkcjonariuszy, formacji, Polaków, polskiego państwa, instytucji polskiego państwa. Zdecydowaliśmy jako kierownictwo Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, że w kinach studyjnych w całej Polsce ten obrzydliwy paszkwil będzie poprzedzony specjalnie przygotowanym spotem, który o tych elementach, w których zabrakło w tym filmie, pokazuje. No i jest o czym rozmawiać. Tu szczególnie dla mnie istotne są w całej tej sprawie słowa ministra Pobożego na koniec, które słyszeliśmy, że to nie chodzi tylko o sztukę filmową. Tu nie chodzi o jakąś wizję, którą ma autor scenariusza, reżyser. Film należy dostrzegać w szerszym kontekście tego, co się dzieje w tej chwili z Polską, z Europą Środkową. Pani poseł, oddajemy pani głos. Panie redaktorze, na ten film trzeba popatrzeć z kilku punktów. No oczywiście, po pierwsze, on w jakiś sposób komentuje to, co się działo w sposób oczywiście kłamliwy, to, co się działo na granicy polsko-białoruskiej wtedy, kiedy był atak na polską granicę, który miał poprzedzić atak na Ukrainę. I szanowni państwo, co mnie osobiście najbardziej przeraża, to to, że kreuje się w świecie wizerunek Polaka. Polaka, niezależnie jakie będzie miał poglądy i jaką dzisiaj opcję reprezentuje. To na lata w tej chwili kreuje się wizerunek Polaka
niewrażliwego, bezwzględnego, okrutnego Polaka, który po prostu pozbawiony jest jakiejkolwiek wrażliwości. A przecież my pamiętamy, jak Polacy się zachowali, jak też się zachowali ci sami funkcjonariusze w momencie, kiedy Ukraińcy uciekali przed zawiruchą wojenną. To przecież nie kto inny, tylko na tej granicy właśnie funkcjonariusze pomagali Ukraińcom. Natomiast to, co jest w tym scenariuszu, ja dzisiaj na przykład był omawiany taka scena, w której to funkcjonariusz Straży Granicznej tłucze szkło, tłucze w termosie i ten termos z wodą przerzuca do tych imigrantów i potem scena kończy się, jak ten imigrant pije tą wodę z tym szkłem i zaczynają się torsje. No proszę Państwa, no nikt normalny by nawet tego nie wymyślił. Mhm. Nikt normalny, nie mówiąc już o tym, żeby funkcjonariusz polski, czy żołnierz, czy policjant coś takiego wykonał. A w tym filmie jest taka scena. Proszę Państwa, ja się pytam, jaką trzeba mieć chorą głowę, żeby napisać taką scenę. Bo jestem przekonany, że żadnemu funkcjonariuszowi do głowy by coś takiego nie przyszło. I skutek jest taki, panie redaktorze i panie pośle, że konsekwencje takiego filmu, konsekwencje takich scen będą wlokły się latami. Cenę za to zapłacą nasze dzieci, nasze wnuki może nawet. To jest po prostu hańba i moim zdaniem ten paszkwil powinien być powszechnie potępiony. Mnie to przypomina sytuację, kiedy przez lata kreowano taki wizerunek polskich obozów koncentracyjnych do tego stopnia, że nawet prezydent Obama się pomylił i powiedział na oficjalnym spotkaniu z polską delegacją polskie obozy koncentracyjne. Z czego to wynikało? Z wieloletniego kreowania takiego właśnie przekazu. I dzisiaj znowu jest kreowany przekaz Polaków bezwzględnych, okrutnych, którzy nie bronią swojej ojczyzny, tylko znęcają się nad biednymi imigrantami. A ci funkcjonariusze, proszę zobaczyć i dopytać, ilu oni imigrantom uratowali życie. Odwieźli do, nie czekając z narażeniem swojego życia, nie czekając na karetkę pogotowia, nie czekając na, zanim dotrze służba zdrowia, podejmowali ryzyko, żeby ratować cudze życie. Więc moim zdaniem ten film jest godny największego potępienia, bo ten film będzie kreował nie tylko fałszywy obraz funkcjonariuszy Straży Granicznej, czy wojska, czy policji, bo policja też brała udział, czyli wszystkich służb mundurowych. Mało tego, tam są podobno też sceny, to zresztą było w zajawkach, które uderzają w miejscową ludność, w Polaków. Ja po prostu protestuję przed kreowaniem takiego wizerunku i myślę, że nikt, kto naprawdę czuje się Polakiem, nie może nie potępić tego filmu. Przekazujemy głos panu posłowi Wolskiemu. No, myślę, że to tych kilku punktów wymienionych przez panią poseł należy dodać kolejne. Bo ja zazdroszczę ludziom prawicy, że widzą świat w prosty sposób, czarny lub biały, moralne lub do potępienia. A zazwyczaj życie i wiele zjawisk jest o wiele bardziej skomplikowane. Wracając do tego tematu, chyba nikt nie zakwestionuje, że Agnieszka Holland jest wybitną, znaną w Europie i świecie reżyserką i teatralną, i filmową, że reprezentuje nurt tak zwanego kina moralnego niepokoju. I teraz właśnie już wracając do tego bezpośrednio pytania, no ja filmu nie widziałem, więc nie chcę tu bardzo autorytatywnie starać się wypowiadać, natomiast wiele wypowiedzi śledził i myślę, niezły obraz mam. Zacznę może od drugiej strony.
co to są za czasy, żeby, bo taka niewątpliwie była instrukcja z Nowogrodzkiej, że należy rozszarpać, oczywiście mówię w cudzysłowie, Agnieszkę Holland, potępić, bo nie będę powtarzał tych argumentów pani poseł. Gdzie to jest taki kraj wśród demokratycznych krajów, że władza wykonuje tak ostry, bezpardonowy atak na ludzi sztuki i twórców? Nawet pan prezydent, który no stara się być tak troszeczkę z boku tego, nawet chyba nigdy w historii naszej nie było, żeby którykolwiek z prezydentów potępił jakiegoś twórcy. To jest nie na tym poziomie powinno się odbywać, a teraz już kolejna bariera została pokonana. Ja też tych czasów nie pamiętam, bo byłem dzieckiem. Jest tu mocna analogia i kierunek. Tak jak kiedyś to było w PZPR-ze, a szczególnie 68 rok, kiedy Władysław Gomułka nakazał, potępiał, prawda, właśnie ludzi, twórców, pisarzy, bo piszą... Panie pośle, obawiam się, ja też tych czasów nie pamiętam, o których pan teraz mówi, ale trochę na ten temat czytałem i obawiam się, że pańska analogia jednak jest kompletnie nietrafiona, bo w czasach Gomułki, pan autor towarzysza Szmaciaka trafił do więzienia, tak, za swój utwór. Tutaj pani Agnieszce Holland włos z głowy nie spadł i nie spadnie. Więc myślę, że ta analogia, którą się pan poseł posłużył, no jest zbyt daleka. Ja nie mówię wprost o analogii, tylko o kierunku, w którym zmierzamy. Ale pan jest spadkobiercą tamtych czasów. No, pan należy do partii, ja wiem, która jest spadkobiercą tamtego czasu. No pani poseł, no można no tak, i ten wątek ciągnąć. Przypominam określenie wybitnego filozofa, naprawdę bardzo mądrego życiowego księdza Tischnera, który kiedyś uknął pojęcie homo sovieticus. Może pamiętacie, jakże to mądre było. Ale wracając znowu z tych różnych recenzji, opisów, bo filmu nie widziałem, tak jak mówiłem, że tam nie ma nieprawdy, że są pokazywani i właśnie pogranicznicy, którym za wiele rzeczy jesteśmy wdzięczni. Tak jak wszędzie są pogranicznicy różni o wielkiej empatii. Panie pośle, bo nam umknie pewna myśl. Koniecznie chciałbym dopytać o jedną sprawę. Mówi pan, że tam nie ma nieprawdy. To znaczy rzeczywiście mamy potwierdzone wydarzenie z tłuczeniem termosu i szkła w tym termosie i truciem ludzi tłuczonym szkłem? No być może. No, ja no ale zaraz, albo znam, mamy, albo nie mamy. No to nie jest to... ani dokumentalny, jak tu pan mówił. Przed chwilą pan powiedział, nie ma tam nieprawdy. Tak, no to jest prawda, czyli, czy nie ma tej prawdy? Czyli są ich fakty i do tego w sposób fabularny dołożone wydarzenia, które mogły się zdarzyć, a na które nie ma niejako dowodów. Natomiast oczywiście, że w interesie PiS-u jest zacieranie tego, że przecież mnóstwo ludzi, kobiet, dzieci niestety zmarło. Te pushbacki słynne, nawet są udokumentowane rzeczy. Ciężarną przerzucono na drugą stronę granicy. Te co fakty pan miały, miały miejsce. No możemy fałszować. No ale na jakiej podstawie? Proszę pokazać dowód tego, że miały. Ojej, znaczy twierdzi pani, że nikogo martwego tam nie znaleziono w lesie po polskiej stronie. Nie, no pan mówi o przerzucaniu ciężarnym. Co pan w ogóle, a może jeszcze pan powie, że 6 dni płynął jeden taki człowiek. Przypadek. Natomiast no możemy się tak przepychać. Mnóstwo niehumanitarnych rzeczy się zdarzyło. Oczywiście cel był nadrzędny. Natomiast rząd nasz próbuje się wybielić, że tylko szlachetne czyny były, a nie towarzyszyły temu protesty różnych i nie tylko polskich, europejskich, światowych organizacji humanitarnych walczących o prawa człowieka. I już na zakończenie, teraz po czasie okazuje się, że ci ludzie niepotrzebnie ryzykowali, bo Białorusini podobno są pokazani wszyscy w zdecydowanie złym świetle. A nasi polscy pogranicznicy w dobrym, ale i czasami złym.
Natomiast po co było ryzykować, też płacić pieniądze jakimś handlarzom, ludzi, którzy przerzucali tych nieszczęśników pod polską granicę, skoro się okazuje, że w tej chwili mamy kryzys migracyjny, jak i o to, że szeroko się otwarliśmy, że niemal na bazarze można było kupić wizę, którąś z wiz i zupełnie legalnie wjechać do Europy, do Polski, potem do innych krajów, a wtedy no, musieli ryzykować życiem, ciężkimi chorobami, a teraz wystarczy też za pieniądze w sposób bezpieczny, legalny docierać, gdzie chcą imigranci. Oczywiście to jest skrajna manipulacja i pan doskonale wie. Pan manipulacja doskonale wie. Prawdą. Manipulacja nie, proszę prawdą. Pana. To ja panu wyjaśnię. To może no, pan... Posłucham. Proszę pana. Po pierwsze, panie pośle, do Polski w ubiegłym roku, bo mamy pełne dane, Polska wydała prawie 2 miliony wiz. 2 miliony wiz, z czego 80% wydała Ukraińcom i Białorusinom. Czy chce pan mi powiedzieć, że ci ludzie przeniknęli i kupili 2 miliony? Sprawa dotyczy 200 wiz, 200, gdzie sprawa jest wnikliwie badana i nie ma tam kwestii zapłaty, czy w tej chwili prokuratura to dokładnie bada, jak doszło do tego, że zostały przyspieszone procesy związane z wydaniem 200 wiz. Dzisiaj wy atakujecie de facto, kogo atakujecie? Czy pan wie, że w ubiegłym roku na przykład w Polsce wydano 1200 wiz studentom z Emiratów Arabskich, którzy studiują w Polsce na medycynie? No pan jest lekarzem, płacą za studia. Czy pan wie, ilu studentów w ramach na przykład Erasmus zostało wydane im wizy krótkopobytowe, miesięczne, dwumiesięczne, właśnie w tej liczbie 2 milionów. A nieprawidłowość dotyczy 200 paru wiz. Mało tego, to polskie służby, nie pod wpływem jakichś gazet i tak dalej, dostrzegły pewną nieprawidłowość i podjęły działania. A jak się działo za czasów Platformy Obywatelskiej i PSL-u, to proszę sięgnąć do gazet. Rok 2012, afera wizowa na Ukrainie, związana z wizami polskimi. Proszę sobie poczytać. Wtedy, kiedy ministrem spraw zagranicznych był pan Sikorski. Czy ktokolwiek wtedy poniósł z tego tytułu jakiekolwiek konsekwencje? Nie. Sprawa została zamieciona. Różnica między nami a wami jest taka, że wy zawsze takie afery, które was dotykają, to próbujecie zamieść, a u nas nie ma czegoś takiego jak doktryna Neumanna. Sam fakt, że wy godzicie się, żeby marszałkiem był człowiek, marszałkiem Senatu, który ma postawione zarzuty ze strony pacjentów. Pan jest lekarzem. Pan doskonale wie, że tego rodzaju sytuacje nie powinny mieć miejsca w służbie zdrowia. A jednak godzicie się na to, żeby marszałkiem była osoba, która ma twarde postawione zarzuty i chronicie taką osobę. U nas, jeśli ktoś nie dopełnił obowiązków swoich, tak jak niestety najprawdopodobniej pan minister Wawrzyk, niestety nie dopełnił, poniósł od razu polityczną konsekwencję. Natomiast wy dzisiaj próbujecie zakłamywać rzeczywistość i mówić, że oto proszę bardzo, ci, którzy przyjeżdżają do Polski i którzy są bardzo wnikliwie weryfikowani, i to z każdego państwa, na z reguły co czwarty dostaje wizę, wtedy kiedy zostaje wnikliwie przeanalizowany, to wy mówicie, że to są źli ludzie. Natomiast ci, którzy przypływają do Europy łódkami, albo ci, którzy szturmowali polską granicę, a tak, proszę bardzo, oni są ci pożądani. No, panie pośle, no gdzie tutaj jakakolwiek logika? Przecież pan doskonale wie, że ci Ukraińcy, którzy dostali wizę, dzisiaj zasilają przemysł rolno-spożywczy, pracują w sklepach i mówicie, że szeroko otworzyliśmy drzwi. To proszę mi pokazać takie sceny, jak dzisiaj obserwujemy we Francji.
w naszej stolicy? Gdzie są te hordy, ludzi z Afryki, którzy po prostu, przepraszam, że tak powiem, są umieszczani w jakichś ośrodkach albo po prostu przebywają na ulicach. Przecież nie da się takiej ilości, o której wy mówicie, żeby po prostu ona była rozproszona. Z reguły ci ludzie, nie znając języka, skupiają się, tak jak widzimy to w wielu miastach we Francji, w Szwecji, w Belgii i tak dalej. To by nie umknęło ludziom. Nie ma czegoś takiego. Po prostu kłamiecie niestety, mijacie się z prawdą. Tak jak powiedziałam, afera wizowa to jest kwestia wyjaśnienia kwestii związanych z wydaniem w sposób, w trybie przyspieszonym 200 wiz. 200 wiz. Mogę to skomentować? Prosimy, panie pośle. Znaczy jeszcze pani poseł zapomniała pani o jednym argumencie, zgodnym z wytycznymi politycznymi, że outsourcing został zlecony przed rządami PiS, ale te firmy działały... Outsourcing, czyli te firmy, które zajęły, że to powstały przed... No właśnie, no, tak, one powstały, że to była decyzja pana Sikorskiego, owszem, tak jest, w 2011 roku. I potem one sobie 8 lat funkcjonowały. I funkcjonowały za tamtych czasów i funkcjonowały za naszych czasów. I skoro dopuściły się jakichś nieprawidłowości, to z dnia na dzień zostały i wtedy rozwiązane z były umowy. Przypadki korupcji przed przejęciem władzy przez was, ale na przykład w Ługańsku bodajże, w trybie natychmiastowym pracownicy winni działalności przestępczej zostali zwolnieni na przykład. A teraz rozwijając pani prawdziwe dane. 2 miliony wiz, 80%. Niespełna 2 miliony. No ale w zaokrągleniu 80% z Ukrainy, z Białorusi. I owszem, potrzebnych nam, bo nam brakuje co najmniej miliony rąk do pracy i oni przyjeżdżają, im się poprawia i działają na rzecz naszej gospodarki. Ale zostaje 20% z 2 milionów, a te 20%, czyli w zaokrągleniu 400 tysięcy, to są ci z innych krajów, muzułmańskich, z Azji, z afrykańskich, to jest 400 tysięcy w zaokrągleniu. Nie, to pan nie jest mówi taka o liczba, 200. Absolutnie. No, no to jak 20% z 2 milionów, proszę przeliczyć. Nie, nie proszę no, pana, ale to nie o to chodzi. To, no jak miliony... no to? Najprostsza arytmetyka, pani poseł, najprostsza. 20% brakujące z 2 milionów. To jest taka skala. Przy możliwości zamówienia wizy przez internet za pieniądze, w jakichś różnych dziwnych pośredników wpływają imigranci z Azji, Afryki, w tym z krajów niebezpiecznych, tam gdzie są terroryści, niezweryfikowani, nikt ich nie widział. Ale to jest nieprawda, co pan mówi. No. Właśnie bardzo wnikliwie każda osoba więc jest weryfikowana. Weryfikowana przez kogo? Pan konsul sobie nazwiska wybrał, bo mu firma dała i wysłał. Proszę pana, tym proszę pana, tak jak zawsze to robili konsulowie. Czyli nie, sprawdzają, nie, czy taka osoba nie była karana. I znowu konsul powinien być niezależny, minister spraw zagranicznych. Proszę państwa, ja na moment przerwałbym państwa rozmowę. Tak nie ma. Tylko w państwie pisowskim. Tak momencik. Nie, panie pośle, pozwolę sobie nie zgodzić z tym stwierdzeniem państwo pisowskie, bo nie ma takiego państwa. Jak pan otworzy encyklopedię, to nie znajdzie pan państwa pisowskiego. Jest Rzeczpospolita Polska. Nie ma tutaj żadnego innego państwa. Ale wróciłbym do początku naszej rozmowy, bo pan wspomniał, gdy zaczęliśmy rozmawiać o filmie, pan wspomniał o ofiarach śmiertelnych, które były. Rzeczywiście, to jest fakt, znajdowano ofiary śmiertelne, ale jedna rzecz... Aktora przesłuchać, czy nie kłamie pani poseł? Nie, ale chwileczkę, proszę pozwolić mi skończyć myśl. Panie pośle, wie pan, dlaczego te osoby spotkało to nieszczęście? Bo jest ileś przypadków udokumentowanych. Dlatego, że te osoby za wszelką cenę pragnęły uniknąć spotkania z polskimi służbami. Czekały na umówionych przemytników, handlarzy ludźmi, bo tak trzeba to nazwać, handlarzy ludźmi, którzy mieli ich przetransportować do Niemiec. Czy pan wie dlaczego?
i spotkało ich nieszczęście w bagnach. Dlatego, że gdyby spotkali się z polskimi funkcjonariuszami służby granicznej, a nie pogranicznikami, bo pograniczników to ma Łukaszenka, to musieliby złożyć wszystkie formalności związane z Polską i tu zostać. A oni nie chcą zostać tu, tylko chcą się przedzierać do Niemiec, bo tam mają już umówione kontakty. No i dlatego niestety część z nich spotkało nieszczęście w polskich lasach, w polskich bagnach. Można nad tym ubolewać, ale jest to niestety skutek działania tych wszystkich zbrodniczych, można tak powiedzieć, firm zajmujących się przerzutem czy nawet handlem ludźmi. No, państwo polskie, które pan nazwał państwem pisowskim, stara się temu przeciwdziałać. Pani poseł. Nie no, panie redaktorze, wie pan, co mnie najbardziej śmieszy? Że ta cała sprawa pokazuje taką wielką hipokryzję opozycji. Otóż oni zawsze mówią o tolerancji, o akceptacji, o tym, że trzeba być otwartym. A od pewnego czasu, od kilku dni, włącznie z panem posłem, ja słyszę, że jak ktoś jest wyznawcą islamu, to już jest absolutnie... że tak powiem, mordercą, trzeba go eliminować. Nawet takiej sugestii nie zawarłem. Tak państwo mówicie. Wy nie. Mówicie o piłowaniu katolików, islam jest zły. Słyszę, że z Indii było, akurat nie pan, ale ostatnio w programie słyszałam, jak mówił jeden pan z posłów, no ale tutaj z Indii napłynęło. Tylko, że nikt nie powie, że akurat wizy na przykład Hindusom, które były wydawane, to z reguły Indie są państwem, w którym młodzi ludzie są świetnymi programistami i są pożądani przez gospodarki europejskie i przez polskie. I wielu Hindusów pracuje w Warszawie, w tych firmach informatycznych, w Krakowie. Natomiast państwo stawiacie znak równości pomiędzy ludźmi, którzy są weryfikowani i którzy bardzo często przyjeżdżają tutaj do pracy na chwilę, na miesiąc, na dwa, pomiędzy studentami, którzy przyjeżdżają w ramach programów, chociażby Erasmus, pomiędzy studentami, którzy tutaj chcą studiować chociażby tą medycynę, o której powiedziałam, też z krajów, gdzie religią obowiązującą jest islam, a tymi, którzy łamiąc prawo, łamiąc polskie prawo, próbują się przedostać przez zieloną granicę, omijając właśnie konsulat, omijając granice, w sensie przejście graniczne, albo napływają z południa Afryki. To jest właśnie wasza hipokryzja. Pracowników z innych państw stawiacie znak równości pomiędzy tymi i tymi. A zostały nam dwie minutki, uważamy, dajmy jeszcze panu posłowi się odnieść, no, ale dosłownie w paru zdaniach. Natomiast nie chcemy nikogo, kto łamie nasz porządek pan jeszcze dwie minuty ostatnie do mówiła. Naszego państwa. Hipokryzja to jest w pani wypowiedzi. Nikt nie mówi, że Hindusi, Azjaci w swej, nie wiem, wszyscy, czy nawet większość, nie. Tylko nie robicie weryfikacji żadnej oprócz porządnych, potrzebnych również muzułmanów. Mogą być celowo przenikać terroryści do Polski, do innych krajów Unii Europejskiej, tylko nawet, bo to jest tragifarsa. Czy nie było informacji ze Stanów Zjednoczonych, że na granicy meksykańskiej stoi, to jest ta słynny Bollywood. Ekipa filmowców, ludzi sztuki, którzy z tym nic nie mieli wspólnego, ale mieli wizy na Schengen wydane przez polskie władze. Nie istniał taki fakt, nie było sygnału ze Szwecji, z Niemiec, że nagle jest napływ ludzi niezweryfikowanych, w tym być może przestępcy pospolici, może nawet i terroryści, oby nie. A my otwieramy się szeroko, jeszcze szerzej mieliśmy się otworzyć w kwietniu, tylko że to rozporządzenie zostało przez media zablokowane. Panie redaktorze, z danych i to twardych danych europejskich wynika, że na 1000 mieszkańców najwięcej wiz dla wszystkich państw wydaje Francja, bo to jest bodajże 20 na 1000 mieszkańców.
Niemcy 10 na 1000 mieszkańców, a Polska zaledwie 2. Dwie wizy wydaje. Dwie wizy na 1000 mieszkańców. Więc proszę nie opowiadać bzdur, że to właśnie z Polski najwięcej napływa. I musimy już skończyć w tym momencie, ale mam wrażenie, że do tematu migracyjnego jeszcze wrócimy nieraz w naszych rozmowach. Bardzo Państwu dziękuję za rozmowę. Zdzisław Wolski i Anna Kwiecień byli naszymi gośćmi. Kłaniam się nisko. A ja pozdrawiam ze stacji benzynowej Orlen, na której stanęłam po to, żeby móc uczestniczyć w tym programie. Pozdrawiam Państwa. Dziękujemy, miłego dnia, miłego popołudnia. A już za chwilę moje miejsce zajmie Michał Trześniewski, gospodarz programu Wolne Głosy Zagranica.